Dzięki mapie Szczecina z 1937 roku, którą udostępnił pan Janusz Gądek dla serwisu sedina.pl, jesteśmy w stanie połączyć zdjęcie satelitarne Google Earth wraz z mapą, nałożyć oba obrazy i porównać różnice. Rejon, na jaki patrzymy, to Pomorzany. Jako punkt zaczepienia weźmy rozjazdy torowisk. Teraz dopasujemy obie mapy. Jak widać, torowiska nakładają się na siebie. Może nałóżmy jeszcze troszkę. Troszkę za mocno. Cofniemy to. O, teraz jest sam raz. Tutaj właśnie pojawiły się nam mosty. Zbliżmy widok. Widać tutaj most nad dwoma torami. Na zdjęciu satelitarnym tego mostu nie ma. To jest w tym miejscu właśnie. To będzie numer 1 na liście poszukiwań. Wróćmy do widoku ogólnego naszego planu. Przyglądając się dokładniej, zauważymy, że na Pomorzanach był jeszcze jeden most. Znajdował się on dokładnie na końcu obecnej ulicy Ruskiej. Będzie to numer 2 poszukiwań. A więc w drogę. Już idąc w stronę Ustowa, gdzie znajduje się nasza pozycja numer 1 poszukiwań, znaleźliśmy właśnie gruzy, resztki zabudowań mostu w zaroślach dosyć gęstych między torowiskami, które widzieliśmy na mapie. A oto i pierwszy przyczółek, patrząc na ulicę Budziszyńską na Pomorzanach z Ustowa. W dole liczne resztki powbijane głęboko w trawę, zasypane prawdopodobnie podczas budowy torowiska. W tej chwili widzimy podjazd, który był na ten most. Obecnie jest to rozkopany praktycznie całkowicie. To jest widok bardziej boczny. Jeszcze raz rzut okiem na drugi przyczółek mostu. I dokumentacja fotograficzna. Widzimy tutaj ten sam przyczółek, który był pokazywany na materiale filmowym. Również te gruzy. Te gruzy to już są leżące właśnie w krzakach pozostałości mostu. A tutaj widzimy już przyczółek, z którego materiał był kręcony. I przejdźmy do pozycji numer 2. Tutaj most był trudniej do znalezienia. Znajduje się on w dole, w takim kanionie, gdzie jeździ pociąg. Obecnie jest to jeden tor prowadzący do Niemiec. Wcześniej najprawdopodobniej były to dwa tory, a świadczy o tym znajdujący się na mapie most. A oto jego pozostałości. Obecnie znajduje się tutaj jeden żelazny most, nitowany jeszcze, dosyć mocno przerdzewiały. I patrząc pod mostu po drugiej stronie, widać wyraźnie przyczółki kolejnego mostu, który został zniszczony. Wróćmy jednak do naszego mostu przy ulicy Ruskiej. Powyżej w zaroślach znajdują się jeszcze gruzy, resztki. Jakby widać w tym miejscu, że ten most był znacznie wyższy niż widać dolną podstawę jego. Po drugiej stronie tego przyczółka jest wzniesienie, za którym jest kolejny dołek na torowisko. I kolejne wzniesienie, na którym już niestety nic nie ma.
Są tylko gruzy porozrzucane w okolicach obecnego torowiska. Sama szerokość wykopu świadczy o tym, że nieopodal leciał drugi tor do Szczecina, a w drugą stronę do Berlina. Spójrzmy na zdjęcia z tego miejsca. Oto właśnie podstawa przyczółka. I w ten sposób rozwikłaliśmy zagadkę mostów na Pomorzanach, których no niestety już nie ma. Za uwagę dziękuję Ryplewski Jarosław z Video Panda Studio oraz serwis Sedina.pl. Normalnie będę rzucał tym jednym kamykiem w słup. I będą czary. I ten kamyk jeden normalnie się zaczaruje. Słup filmuje. Co filmu, jak do ciebie mówię? Uwaga! Będę teraz czarował. Jaki numer ty? Ty słup filmujesz, czy jakieś osiedle tam? Ty, słup jest tu. Tu jest słup. Kurde, Czesiek! Kurde!